Witam wszystkich. Przed nami ciekawy temat. Rodzaje systemu operacyjnego. Pamiętamy wszyscy, czym jest system operacyjny? To program lub grupa programów, które pośredniczą między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Pierwsze systemy operacyjne były prostymi programami, najczęściej rezydującymi na stałe w pamięci komputera. Ich zadaniem było przekazywanie sterowania do kolejnych zadań znajdujących się w kolejce do wykonania. Zadania do wykonania były najczęściej zapisywane na kartach perforowanych, które były przekazywane operatorowi systemu. Na wyjściu znajdowały się najczęściej drukarki lub perforatory kart i w ten sposób system wyświetlał wynik wykonania powierzonego mu zadania. Dodajmy jeszcze, że programiści nie mieli w ogóle dostępu do takiego systemu, bo zarówno wejście, jak i wyjście systemu obsługiwane było wyłącznie poprzez operatora. Zapamiętajmy więc, w systemach wsadowych brak jest jakiejkolwiek kontroli nad wykonywanym zadaniem w trakcie jego przetwarzania. Wcześniej omówione systemy nie pozwalały na sterowanie przebiegiem wykonania poszczególnych zadań. System interaktywny jest systemem wielodostępnym. To znaczy, że pozwala na wykonywanie przez użytkownika więcej niż jednego programu jednocześnie oraz nadzorowanie prac związanych z wykonywanym zadaniem. Taka możliwość pozwala na interakcję z programem, wprowadzenie potrzebnych danych, kontrolę błędów podczas wykonywania programów. Systemy rozproszone to systemy operacyjne, które nadzorują pewną grupę komputerów. Systemy rozproszone posiadają osobne procesory, osobną pamięć oraz zegar. Systemy takie komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, do których zaliczamy zarówno szyny przesyłania danych, jak również bardziej popularne sieci komputerowe korzystające z różnego rodzaju mediów. Patrząc pod kątem użytkowania takich systemów, osoby z nich korzystające mogą być nieświadome korzystania z wielu maszyn sprzętowych, pracując identycznie jak z systemami centralnymi. Trzeba jeszcze dodać, że systemy rozproszone są w najprostszym ujęciu współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi, czyli SSO, korzystającymi z wielu komputerów, serwerów. Pamiętajcie też, że systemy operacyjne mogą być kombinacją pewnych cech zarówno systemów wsadowych, jak również interakcyjnych. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.